Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji Metra Stokłosy. Będziemy dzisiaj opowiadać o książkach niezwykłych, ponieważ zamknęliśmy chyba taki etap, że, znaczy nie zamknęliśmy go, natomiast sklep się i, i, i nasza przestrzeń dyskusji mi się, wydaje mi się nasyciła się już tematyką żydowską. Za dużo tych Żydów po prostu. Dzieje handlu żydowskiego, kabała, cwi, kultura krytyki, czego tam nie ma. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać książkę, którą wydało wydawnictwo Diecezji Kaliskiej. Nasz zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz i kolega jednocześnie Andrzej Klimek wydał książkę, raczej wznowił, bo ona już była wydana, książkę swojego przyjaciela księdza Krzysztofa Kowalika, też z diecezji kaliskiej. Ona się nazywa Śladami Jezusa. Wędrówki po Ziemi Świętej. Bardzo porządnie wydana. Ja zacznę może od tego, że to jest świetnie wydana książka. Dzisiaj naprawdę nie stanowi już wielkiego kłopotu wydanie uczciwej książki na dobrym papierze ze wszystkimi ilustracjami w kolorze. Jeżeli ktoś czyni inaczej, to albo przewala budżet, albo jest niezorientowany po prostu, więc tu nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Wydawnictwo się postarało, książka jest pięknie ilustrowana i o czym opowiada? No, o wyprawie księdza Krzysztofa Kowalika do Ziemi Świętej. Czym to się różni, proszę Państwa, od innych takich wypraw, bo jak wiemy, Wszyscy, którzy wybiorą się do, do Ziemi Świętej, do Palestyny, do Izraela, mają potem wielką chęć to opisać i różnie to wychodzi. Ja próbowałem przeczytać kilka takich relacji i no, powiedzmy, że one są mają, mają pewne skrzywienie, tak. To znaczy autorzy chcieliby powiedzieć więcej niż, niż wiedzą, albo więcej niż czują, tak? chcieliby przekazać rzeczywiście, że to jest coś wyjątkowego. No więc ksiądz Krzysztof Kowalik wolny jest od tych, od tych tendencji i od tych przymusów i on po prostu zrobił uczciwą reporterską robotę. To jest zaskakujące, bo oprócz tego, że są tutaj wszystkie emocje związane z tym przebywaniem katolika w Ziemi Świętej, ja nie byłem, więc ja mówię to po prostu jako człowiek za szyby. Wydaje mi się, że takie emocje towarzyszą ludziom, którzy, którzy podróżują po Ziemi Świętej, a do tego jeszcze są duchownymi. To jeszcze jest tutaj solidny ładunek informacji historycznych. A także takiej bieżączki reporterskiej. Więc bardzo to jest, proszę państwa, ciekawe, no bo mamy duchownego, który, który nie może obejść tematów, tematów związanych z dogmatem, z liturgią. Mamy duchownego, który, który jest podróżnikiem i robi reportaż, i mamy duchownego, Czyli podaje nam mnóstwo dokładnych informacji i mamy duchownego, który, jednocze który jednocześnie jest historykiem, i to jest historykiem, który się nie ogranicza do jednej epoki, czyli nie mówi, jak to było w czasach Pana Jezusa, ale z każdym miejscem w każdy będąc w każdym miejscu przytacza rozmaite anegdoty z różnych ciekawych okresów, z różnych epok, z różnych opowiada o różnych wydarzeniach. Książka jest, proszę Państwa, gruba. Prawie 300 stron. Tak jak mówię, wiele ilustracji. Gdybym je wybierał, wybierał się do Ziemi Świętej i zastanawiał się, co ze sobą zabrać, to chyba bym wziął książkę, książkę księdza Kowalika. My tę książkę mieliśmy już w sprzedaży. Dawno, dawno temu. Państwo nie pamiętają, bo to, co prawda, istniejemy, ja istnieję w, w sieci jako publicysta 10 lat. Wydawnictwo 7, 7 albo 8, Osiem. Wydawnictwo 8, ale to się wydaje, że to jest w ogóle jakaś głębia czasu, więc myśmy to sprzedawali jakoś tak w pleistocenie <grytanie> dawno temu, a teraz do tego wracamy. Yy, uważam, że słusznie. Uważam, że słusznie. Yy, śladami Jezusa, wędrówki po Ziemi Świętej, Ksiądz Krzysztof Kowalik. Ja może jeszcze, yy, może pokażę, jakie są, jakie są ilustracje. Mozaika w kościele na górze, tabor. Proszę Państwa, obfity materiał fotograficzny. Tu mamy Bazylika Narodów upamiętniająca modlitwę pana Jezusa w Ogrójcu. Proszę Państwa, obfity materiał fotograficzny, znakomity tekst, bardzo przystępny. Bardzo przystępny, to znaczy nieupoetyzowany nie upo, nie i bez tej czasem zwodniczej wzniosłości, która cechuje niektóre, niektóre przewodniki po Ziemi Świętej. To ja bardzo cenię akurat takie rzeczy. Yy, przeczytam jeszcze spis treści. Yy, treści jest dużo, i ten spis naprawdę to jest 49 rozdziałów. Yy, w kierunku Ziemi Świętej, pierwsze spotkanie nazare z Nazaretem, tam gdzie rozległy się słowa zwiastowania. W domu cieśli z Nazaretu, pożegnanie z Nazaretem, spotkanie przy źródle. Od źródła do domu Jana Chrzciciela, w domu Świętego Jana Chrzciciela, zanim wejdziemy do Groty Narodzenia Jezusa, u progu Bazyliki Narodzenia, znaki Bazyliki Narodzenia, i to jeszcze, proszę Państwa, wędrujemy tak. Chronologicznie po, po Ziemi Świętej od, od zwiastowania od Nazaretu aż do, do Golgoty. Za ścianą groty narodzenia, rozstając się z Betlejem nad wodami Jordanu, Chrzest Jezusa w wodach Jordanu, góra Kuszenia, st śladami starożytnego miasta, szukając śladów kany galilejskiej, wioska pocieszenia, w domu świętego Piotra zapowiedź znaków łaski, o źródeł życia, przy kościele świętego Piotra galilejski hymno miłości, nad brzegiem jeziora galilejskiego lekcje spotkań z Jezusem nad jeziorem galilejskim, tyberiackie ślady przeszłości, w drodze do Tyberiady, sanktuarium przemienienia, starożytne pole bitwy ku Dolinie Jordanu, o źródeł wód Jordanu, wędrówka wzdłuż Jordanu. na samarii wśród ruin samarii studnia jakubowa skarby pustyni Judzkiej przy drodze do Jerozoli, jerozolimy pierwszy z pustych grobów w oczekiwaniu na miasto święte na szlaku modlitwy jezusa tam gdzie otrzymywaliśmy sakramenty jerozolimskie uzdrowienie siloe czyli posłany w drodze go, do getsemani bazylika narodów miejsce uwięzienia jezusa pożegnanie z ojczyzną jezusa e, proszę państwa szczerze polecam szczególnie tym, którzy wybierają się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, czy to samodzielnie, czy z, z, z y, proboszczem z własnej parafii, y, warto zabrać tę książkę, y, warto ją sobie przypomnieć. Y, a jak ktoś będzie w Kaliszu, warto może y, spotkać się z księdzem Piotrem Kowalik, Krzysztofem Piotrem Kowalikiem. Y, nie wiem, czy nie zrobię tutaj <laughs> jakiegoś fopa, <faux> <laughs> kierując państwa, taki trochę żart, ale książka jest naprawdę dobra, więc nie ma co. Kalisz, miasto, mam nadzieję, będzie niedługo piękne, bo potrzebuje gwałt dofinansowania, natomiast księża z Kalisza działają bardzo efektywnie intensywnie. Ja tylko może jeszcze powiem, że wychodzi dwutygodnik Piasezji Kaliskiej, opiekun, wychodzi Okno Wiary, kwartalnik, który wydaje ksiądz Andrzej Klimek. Ksiądz Andrzej Klimek, redaktor naczelny opiekuna i proboszcz w Liskowie. Zajmuje się też wygłaszaniem takich pogadanek, takiego w zasadzie przeglądu pras albo przeglądu wydarzeń bardziej. Co tydzień można go posłuchać, ma kanał na YouTubie. Bardzo to jest ciekawe Andrzej jest medialny bardzo, medialnym bardzo facetem, więc to, to świetnie wychodzi. No więc księża z Kalisza robią dużo, dużo ciekawych, dynamicznych bardzo i interesujących rzeczy, które szczerze Państwu polecam. Bardzo dziękuję, do, do zobaczenia do następnego razu.